Halo! Dzień dobry wszystkim, to halo dedykuję mojemu dobremu koledze z pracy, który odkrył, że mam kanał i nawet dał mi sub ostatnio. Konrad, pozdrawiam serdecznie. Dzisiaj, moi drodzy, lecimy kolejną misję. Jak widzicie, mamy coś po francusku, nie będę tego nawet tłumaczył, ani próbował przeczytać. Otóż musimy spotkać się z Eveliną Parker, uda się do baru Lizzie's między godziną 18 a 6. Czekamy na mój samochód, który właśnie tutaj przyjechał i pojedźmy sobie do tego baru. Misja będzie łatwa, szybka i przyjemna, ponieważ głównie będzie się opierała na braindance'ie, moi drodzy. To jest taka specjalna mechanika, którą sobie CD Projekt wymyślił, dzięki której możemy edytować... ale mnie rzuca, miotam jak szatan. Możemy sobie edytować, powiedzmy wprost, wspomnienia osób, które były w stanie nagrać specjalnym urządzeniem właśnie jakiś moment swojego życia. Troszkę to przypomina mechanikę z Batmana, nie pamiętam którego, chyba Arkham Asylum, że można było sobie miejsce zbrodni badać, także cofać czas do przodu itd., itd. To samo będzie można robić w Braindance'ie. Przejdziemy sobie oczywiście z samouczkiem, którego ja osobiście nienawidzę, ani żadna osoba, która była na projekcie, ponieważ po prostu nim żygamy. Za każdym razem, kiedy trzeba było robić samouczek, który dopiero ostatnio stał się możliwy do przejścia, pominięcia tak naprawdę, misja ta podczas rozgrywki, podczas robienia tak zwanego rana, no była najgorszą tak naprawdę i najwięcej czasu zajmowała, ponieważ właśnie przez ten cholerny samouczek, ale już naprawili, nieważne. Dobra, dojeżdżamy do baru, jak widzicie już bardzo blisko. Co tam się stanęło? Halo, kolego. Pan już nie pije. Dobra, jest i bar ze specyficznym logiem Lizzie's. Dobra, jedźmy sobie tutaj, zaparkujmy. Jakoś nie będziemy kombinować z parkowaniem. Tu może być. No i zobaczmy, co nas czeka w Lizzie's. Zapraszamy. Masz ochotę na zajebisty braindance? No pewnie. Jasne, wchodzę. Najpierw zasady. Pamiętaj, bez żadnych krzywych akcji w środku i bez nagrywania. Żadnych dragów, żadnego obmacywania. Spodoba ci się ktoś, znajdujesz zdjęcie w katalogu, pożyczasz brainsa i idziesz grzecznie do kabiny. Przecież wiem, nie wypełzłem spod kamienia. Wchodź. Baw się dobrze, skarbie. Witamy u Lizzie's. Taką delikatną masz tę buźkę. Ja ci twoją zaraz tutaj przerobię, koleżanko. Dobra, wchodzimy do klubu. Zobaczmy, jak będzie klub. Hej. Co dla ciebie? Szukam Evelyn Parker. Nie wiesz, czy jest gdzieś tutaj? A kto pyta? Jestem V. Mam tu umówione spotkanie. Miło cię poznać. Mateo. Mhm. Gdzie znajdę Evelyn? To spory klub. Będziesz musiał się rozejrzeć. W porządku, Mateo. Czekałam na niego. Evelyn Parker. Gdy tylko wszedłeś do klubu, wiedziałam, że to ty. Sencon? Skąd wiedziałaś? Może lubię wiedzieć wszystko o ludziach, z którymi pracuję. A może po prostu zgadywałam. Właściwie, dlaczego spotykamy się akurat tutaj? Jakby to powiedzieć, nie pasujesz do tego miejsca. Potraktuję to jako komplement. A teraz chodź ze mną. Porozmawiamy o interesach. Będziemy w loży, Mateo. Nie ma nas dla nikogo. Ostrzejszego.
Dex dużo o tobie mówił. Profesjonalny, skuteczny i godny zaufania. Mam nadzieję, że nie przesadził. Przecież oboje wiemy, że masz gdzieś opinię Dexa. Więc jakie to ma znaczenie? Krępują cię moje komplementy? Myślę, że te pochlebstwa są poniżej twojego poziomu. Mylę się? A może Dex jest fikserem poniżej twojego poziomu? Od dawna się znacie? Pracuję z nim od niedawna. Słyszałam o dwóch typach fikserów. Jedni mają stałe ekipy, na długich kontraktach i krótkich smyczach. Tacy fikserzy cenią lojalność i przewidywalność. Ale Dex musi należeć do drugiego typu. A co chcesz przez to powiedzieć? To łowcy. Wierzą tylko w jedno. Swoją intuicję. Stawiają na tych, w których widzą potencjał. Jeśli jednak zdarzy im się popełnić błąd, to jest to ostatni błąd w ich życiu. Dlatego mam nadzieję, że Dex się nie pomylił. Pogadajmy lepiej o akcji. Co dla mnie masz? Rozumiem, że wiesz, co masz ukraść. Relik. Kluczową technologię programu Secure Your Soul. Należy do Arasaki. Co oznacza, że cała operacja będzie cholernie niebezpieczna. Arasaka wydaje miliardy na rozwój technologii transferu osobowości, ale mnie interesują dane zapisane na reliku. Chip znajduje się w hotelu Konpeki Plaza. Byłeś tam kiedyś? Korporacyjne hotele tej klasy są zdecydowanie poza moim zasięgiem. Architekt wnętrz wspiął się na wyżyny swojej sztuki. Przekonasz się. Skąd dokładnie mamy zabrać ten relik? Z apartamentu na ostatnim piętrze. Pokój wynajmuje Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? To on jest tutaj? Nie czytasz gazet? Wszyscy pisali o przyjeździe Yorinobu do Night City. To w końcu dziedzic Imperatora. Jedyny wciąż żyjący syn Saburo Arasaki. I co? Arasaka planuje przejęcie władzy w Night City? Mało kto w Night City wie, jakie są prawdziwe plany Arasaków. A ty wiesz? Czyli mamy okraść nawet nie korporację, ale samego Yorinobu Arasakę. Yorinobu nie ma realnej władzy. Stracił wpływy lata temu, sprzeciwiając się woli ojca. Saburo od dawna ściska go za jaja. I prawdopodobnie mu je utnie, gdy tylko się dowie, że synek znowu zaczyna kombinować. No dobrze, jeśli trzymasz w rękawie asa, to nadszedł moment, żeby go wyciągnąć. To powinno cię zainteresować. Yorinobu wyniósł chip z laboratorium Arasaki. W tajemnicy przed wszystkimi. Dogadał się z Netwatchem. Chce im go sprzedać. Dostrzegasz już mojego asa, czy mam mówić jaśniej? Zaraz. To Netwatch miesza się w takie sprawy? Netwatch pilnuje bezpieczeństwa w sieci w imieniu wszystkich korporacji. Za co zresztą dostaje grube miliony. Ale żyjemy w świecie pozorów. Nikt nie jest święty. Jeśli chcesz wygrać, nie masz wyboru. Musisz grać wabank. No dobrze. Arasaka nie chroni relika, bo Yorinobu zabrał go w tajemnicy. Gdzie go w takim razie trzyma? Najprawdopodobniej w specjalnym pojemniku, zapewniającym odpowiednie warunki imitujące środowisko neuronalne. Wygląda jak niewielka walizka. A pojemnik? Za chwilę sam zobaczysz. Skończyliśmy plotkować o Arasakach? Okej. Co teraz? Teraz czas na najlepsze. Chodź. Mam dla was coś, co umożliwi zaplanowanie całej akcji. Braindance z Konpeki Plaza. A czemu akurat Braindance? Potrzebuję faktów, nie wrażeń. Myślisz, że Braindance to tylko wirtualne pornole w tamtych kabinach? Takie nagrania pozwalają analizować szczegóły nieosiągalne dla ludzkiej percepcji, nawet wspomaganej. A tego właśnie potrzebujesz. Co jest na tym nagraniu? Wnętrze apartamentu Yorinobu. Relik będziesz musiał zlokalizować sam. Mam nadzieję, że udało mi się zarejestrować każdy detal. Zaraz, to ty nagrałaś ten materiał? Mhm. Szczep nagrywający.
Masz z tym jakiś problem? Jeśli na nagraniu jest apartament Yorinobu, to znaczy, że byłaś w środku. Wy się znacie? A myślisz, że skąd miałabym tak konkretne informacje? Znam go całkiem nieźle. Prowadzimy razem interesy. Mam wrażenie, że ku obopólnej satysfakcji. No to zobaczmy ten braindance. Pomoże nam w tym Judy. Jest z Moxów. Znamy się od lat. Vi, jedna ważna sprawa. Ufam Judy jak mało komu. Już nieraz korzystałam z jej pomocy. Ale nie zapominaj, że nie należy do twojej ekipy. Uważaj, co mówisz i jak się zachowujesz. Okej? Spokojnie. Potrafię się zachowywać w towarzystwie. I w interesach. No, jesteście. To jest Vi. Przyszedł po nagranie. A to Judy. Lepszej montażystki braindance'ów nie znam. Dobra, dobra, bo się zaraz pożygam od tej słodyczy. Judy, hej. Skompilowałam to twoje nagranie F. I jak? Będzie okej? To zwykła surówka. Ale nada się. Najważniejsze, żeby Vi mógł w to wejść. Spoko, skalibrujemy pod niego. Radziłam sobie już z gorszym szajsem, więc luz. Nie widziałaś pornosów, jakie dostajemy czasem z Jig Jig Street. To co? Wpuścisz Vi do środka? Niech się tam rozejrzy. Okej. Vi, pływałeś już wcześniej w surowym braindance'ie? Mam za sobą godziny zwykłych braindance'ów, ale w surowym nie byłem nigdy. Spoko, wszystko ci wyjaśnię. To prostsze niż myślisz. No dobra, ładuj tyłeczek na fotel i zaczynamy. Najpierw muszę stworzyć twój profil sensoryczny. Okej, róbmy to. Tylko obiecaj, że nie będzie bolało. Nie przesadzaj. Zaczynamy. Siedź nieruchomo i patrz w moją stronę. Podłączam cię do softu analizującego. Poczujesz lekkie mrowienie. Okej. Teraz ustawimy ci optykę i resztę sensorium. Patrz prosto w te dwa ekraniki, jak na badaniu wzroku. Dostajesz sporo zleceń tego typu? Tak, ale to zwykłe materiały od dziewczyn z klubu. Rutynowe kalibracje braindance'owych pornosów. Podkręcasz orgazmy. Raczej wycinam bzdury. Na przykład niepotrzebne emocje aktorów. To rutyniarze. Pieprzą się mechanicznie, myślą o pierdołach, kredytach, mężach, żarciu. Ale nawet na takich fuchach da się tak modelować emocje, żeby były niepowtarzalne i niezapomniane. Więc nie narzekam. Instaluję ograniczniki receptorów bólowych. No dobra. Gotowe. Teraz przetestujemy twój profil. Włączę ci na początek jakiś przykładowy braindance, żebyś się oswoił z edytorem. No dobra, co by ci tu... A nie możesz puścić od razu do tego ode mnie? Oszczędzimy czas. Wolę nie ryzykować, ale to potrwa tylko chwilę. Wybrałam mu coś odpowiedniego. Dobra, zaczynajmy. Najpierw włączę ci gotową wersję tego kawałka, zobaczysz jak to wygląda, a potem wskoczymy w tryb edycji. Wchodzisz do braindance'u za 3, 2, 1... Plan jest prosty, więc bez wydziwiania. Wpadasz, zgarniasz szmal, wypadasz. Sprzedajemy braindance tym świrom ze studia. Jasne, jasne, jasne. I pamiętaj, wszystko na maksymalnej pompie. Oni płacą za adrenalinowy high.
Okej, wchodzisz! Na ziemię! Na ziemię, kurwa, wszyscy! Gleba, powiedziałem! Kasa, ty, dawaj, kurwa, kasę, bo cię zajebię jak pierdolonego psa! W porządku, już, ja... No ruchy, 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 kurwa, co? Chcesz zarobić kulkę? Oddychaj głęboko. Skoczył ci kortyzol i adrenalina, ale Soft włączył blokady hormonalne. Nic się nie stało, żyjesz. To było aż za mocne, czułem tego kolesia, jego stres, ból, lęk i nadzieje. Zmieszany z czymś jeszcze. Na pewno wciągnął boostera tuż przed akcją. Nic ci nie będzie. Ustawiłam już wszystko. Jest idealnie. Możemy przejść do trybu edycji. Teraz odłączam cię od sensoryki nagrywającego. Będziesz mógł swobodnie przyjrzeć się całej scenie. W trybie analizy masz pełną władzę nad kamerą. Przesuwasz, zbliżasz, oddalasz. To będzie twoja piaskownica. W trybie analizy możesz kontrolować prędkość nagrania. Możesz je nawet zapauzować w dowolnym momencie. Wznawiasz nagranie z poziomu konsoli edytora. Spróbuj. Fajne, nie? Moi drodzy. Poczekałem trochę, aż były dialogi. Teraz przejdziemy sobie samouczek edytora Braidensu. Jak widzicie, mogę to robić wszystko. Mogę zmieniać warstwy, mogę cofać, przewijać. Naprawdę fajne urządzenie. Zobaczmy, jak to wygląda. Plan jest prosty, więc bez wydziwiania. Wpadasz, zgarniasz szmal, wypadasz. Sprzedajemy Braidensa tym świrom ze studia. Jasne, jasne, jasne. Fajnie, co? A to jeszcze nie wszystko. Możesz kontrolować prędkość nagrania. Przyspieszasz lub cofasz. Wypróbujmy to. Cofnij nagranie do samego początku. Co? W porządku, a teraz przewij nagranie kawałek do przodu. Plan jest prosty, więc bez wydziwiania. Wpadasz, zgarniasz szmal, wypadasz. Przedajesz jakimś chwilą ze studia. Możesz też po prostu zresetować nagranie, cofając się do początku. Śmiało. Teraz zaczyna się prawdziwa zabawa. Po to tu przyszedłeś. W trybie analizy możesz przeglądać i skanować detale otoczenia, zarejestrowane przez osobę nagrywającą Braidensa. Skup się na tej spluwie, tej, którą ten fight łapa dostaje na początku od kumpla. I zeskanuj ją. Plan jest prosty, więc bez wydziwiania. Wpadasz, zgarniasz szmal, wypadasz. Okej, tutaj. Bardzo dobrze. Jedziemy dalej. A teraz uważaj. Gdy jesteś w trybie analizy, możesz wyławiać dźwięki i rozmowy z otoczenia, jeśli tylko nagrywający był w pobliżu. Sprzęt rejestruje wszystko, nawet obrazy i dźwięki, z których istnienia nie zdawałeś sobie sprawy. Źródła zarejestrowanych sygnałów stają się widoczne, gdy przełączysz się na warstwę dźwiękową w edytorze. Zrób to teraz. Okej. W sklepie powinno być teraz widocznych kilka sygnatur dźwiękowych. Skup się na jednej z nich. Okej! Wchodź! Kurwiarze pierdolone! Posprzątaj schowek, ja stanę na kasie. A niech go chuj strzeli! I jak wrażenia? To jest niesamowite. Zupełnie jakbym stał obok. Tak właśnie działają implanty nagrywające. Zgarniają wszystkie elementy tła, a edytor je wyławia i podrasowuje. Pobaw się warstwą dźwiękową, a jak już ci się znudzi, to przejdziemy dalej. Czasem w surowych nagraniach można analizować dodatkowe warstwy sensoryczne zarejestrowane przez wszczepy nagrywającego. Na przykład? F ma soczewki Kiroshi, które rejestrują spektrum podczerwone, a to oznacza, że w nagraniu od niej będziesz mógł sprawdzać sygnatury termalne. Nieźle. To teraz poczekajmy, aż gość znokautuje klienta przy ladzie. Na ziemię! Na ziemię, kurwa, wszyscy! Gleba, powiedziałem! Kasa! Skanowanie działa też na ludzi. Podejdź do tej rannej laski i spróbuj ją zeskanować.
jedziesz dalej. Przewiń do momentu, gdy złodziej zostaje zastrzelony. Ty! Dawaj kurwa kasę, bo cię zajebię, jak trwają sam! Dobra, kurwa! Widzisz? Postrzelili go. A on nawet nie widział, skąd leci kula. Ale ty zobaczysz. No dobra, to moja ulubiona część tej zabawy. Widzisz, co tam mruga nad wejściem do sklepu? Kamerka przemysłowa. Musiała zarejestrować naszego strzelca. Zaraz się o tym przekonasz. Obraz z kamery wyświetla się na ekranie za sprzedawcą. Cofnij nagranie do momentu, kiedy ekran znajduje się w zasięgu wzroku chłopaka i przeskanuj go. Dostał kulkę od własnego kumpla. Koleś pewnie planował to od początku. Musiał zgarnąć niezłą sumę na czarnym rynku za taki braindance. Za doświadczenie prawdziwej śmierci z wyrole płacą najwięcej. Jeśli masz już dość, to możesz wyjść w każdej chwili. To wszystko, wychodzimy, moi drodzy. I bierzemy się za braindance od Evelyn. Robi wrażenie, co? W sumie szkoda, że większość tego, co tu obrabiamy, nadaje się tylko do fab folderów. To co? Gotowy, żeby zająć się waszym nagraniem? Nie wiem. Może zróbmy przerwę. Cały czas czuję, jak tamten chłopak. Chyba mam dość. Wi, nie mamy czasu. Skup się, proszę. Okej. Możemy zaczynać. Tylko muszę połączyć się z T-Bag. Zaraz, z kim? Netrunnerka z mojej ekipy. Zna się na zabezpieczeniach. Odpowie mi, na co zwracać uwagę w trakcie edycji materiału. To chyba nie problem. Szczerze? To spory problem. Nie umawiałyśmy się na coś takiego, F. Spokojnie. T-Bag jest dyskretna i profesjonalna. Możesz jej zaufać. Zaufać? Kurwa. Judy, proszę. Nigdy nie naraziłabym cię na niebezpieczeństwo. Przecież wiesz. Okej, dzwoń do tej T-Bag i wjeżdżamy w ten braindance. Cześć, Vi, co tam? Hej, słuchaj, mam tu materiał z Konpeki Plaza. To braindance. Konpeki? Kurwa. Tak właśnie myślałam. Nie jesteś sam? Jestem tu z Evelyn i Judy. Są w porządku. Pomagają mi z ogarnięciem tego materiału. Dobra, mów, o co chodzi. Potrzebuję twojej pomocy. Nie wiem, na co zwracać uwagę, gdy już będę w środku. Oprowadzę cię po tym braindance'ie. Podpinam się do twojego sprzętu. Musisz dać mi dostęp. Otwieram port 1779. Jest pod bezpiecznym protokołem. Dobra, wchodzę. Powinieneś dostać wezwanie właśnie... teraz. Zaakceptowałem. Jesteś gotowa? Sekundka. Okej, jakość połączenia sprawdzona. Ustawiam nam tymczasowy lot. I... jestem. Wszystko gotowe. Odpalaj, Judy. Musimy się dowiedzieć, gdzie Yorinobu trzyma relik. Oglądaj uważnie. Zaczniemy sobie, moi drodzy, od pierwszego questa. W trybie analizy zbadaj braindance, by zlokalizować relik, zeskanuj systemy zabezpieczeń apartamentu. Są opcjonalne, oczywiście też opcjonalne zrobimy. Obejrzyj całe nagranie w perspektywy Evelyn, czyli najpierw obejrzymy sobie, jak to widziała Ewelina, czyli nie wychodząc z trybu pierwszoosobowego, a potem sobie zeskanujemy resztę już na przyspieszeniu. Jesteś tylko kawałem mięsa do rżnięcia. Evelyn. Ona. Poczułem jej przerażenie. O, ale błyskawicznie się opanowała. Nie. Oni mi za to zetną głowę. To... zginiesz w słusznej sprawie. Ale ja... Rozgość się, proszę.
Zaraz to skończę. Musisz podsłuchać tę rozmowę, Vi. Tam może być coś ważnego. Wkrótce się przekonamy. Mój ojciec to pozbawiony jakiejkolwiek wizji starzec, któremu się wydaje, że jest wieczny, a wszystko wokół niego niezmienne. Ale posłuchasz jeszcze tego. Wow, jest takiego szampana to jeszcze nie próbowałem. Smak jest podkręcony? Wyobrażenia nie. O świecie, którego już drogi. Nie ma. Wkrótce będziesz mieć takie nigdy nie było. Nie dogadaliśmy się przez 20 lat. Nie dogadamy się i teraz. Przyjąłem do wiadomości. Rozłączył się. Przewiń do momentu, gdy zaczynają rozmawiać. Musimy ich podsłuchać. Ci. Przepraszam, że musiałaś czekać. Interes. Jak zwykle. Na szczęście jeszcze nie zaczęłam się nudzić. Wszystko w porządku? Wyglądasz na zdenerwowanego. Za chwilę mi przejdzie. Mhm. Popracuję nad tym. Pod jednym warunkiem. Ty też chcesz mi stawiać żądania? Tylko jedno. Skup się na mnie. Zostały nam jakieś dropsy? Ostatnio było po nich fajnie. Szafka przy łóżku. Mam pomysł. Zaraz do ciebie dołączę. Bardzo miło, ale chodź już. Sekundkę. Szukam czegoś odpowiedniego. Czuję, że ci się spodoba. What love is, until you've learned the meaning of the blues. Until ja pierdolę. Jakbym sam się z nim. Skup się na istotniejszych sprawach, Vi. O tak. Brakowało mi tego. Ciebie. Wiem. Dalej nie ma, wy perwersy. Dobra, cofamy do początku i lecimy po kolei. Czyli zeskanujemy wszystkie zabezpieczenia, żeby było łatwiej później, chociaż to nie ma niewiele wspólnego. No i znajdziemy relikt. Zacznijmy od zeskanowania tego oto mościa. Adam Smasher, moi drodzy, który potem się jeszcze pojawi. I na końcu, i w trakcie, to jest szycha. Dobra, pierwszą, oprócz tego gościa, tego właśnie tutaj pół metala, pół człowieka, mamy dosłownie trzy rzeczy, które trzeba zeskanować. Pierwszą jest ten oto skaner tutaj, system alarmowy. System alarmowy. Najnowszy firmware, ale ptaszki ćwierkają w BBS-ie, że ta wersja jest dziurawa jak sito. Wygeneruję klucze i podrobię ich sygnaturę. Drugą rzeczą są kamery. Cholera, kamery. Wbudowane czujniki ruchu, reakcja na sygnatury termiczne, system IFF. Dasz sobie z tym radę? Tak, jeśli tylko dostanę się do ich wewnętrznej sieci. Jesteś tylko kawałem mięsa do wzięcia. Trzecią rzecz znajdziemy za chwilę. Ale najpierw przejdźmy sobie na audio. I posłuchajmy, co tam Yorinobu ma do powiedzenia. Powiedziałem. Nie. On mi za to zetnął głowę. To zginie. Słyszę coś? To dźwięk wentylatorów i systemów chłodzenia. Chyba serwer. Jednostka sterująca urządzeniami w apartamencie. W słusznej sprawie. Ale ja... Rozgość się, proszę. Zaraz to skończę. Zaraz to skończę. Program jest wciąż w fazie testów. Ta technologia w obecnej postaci nie przyjmie się na rynku. Wkrótce się przekonamy. Proszę porozmawiać ze swoim ojcem. On temu projektowi poświęca szczególną uwagę i na pewno będzie w stanie wytłumaczyć ryzyko, jakie... Mój ojciec to pozbawiony jakiejkolwiek wizji starzec, któremu się wydaje, że jest wieczny.
a wszystko wokół niego niezmienne. Ja nie powinienem nawet tego słuchać. Ale posłuchasz jeszcze tego. Saburo jest oderwanym od rzeczywistości despotą, zawieszonym w jakichś skostniałych wyobrażeniach o świecie, którego już nie ma. Którego może nigdy nie było. Nie dogadaliśmy się przez 20 lat. Nie dogadamy się i teraz. Proszę przynajmniej zapoznać się z dokumentacją i dopilnować, by relik był przechowywany w odpowiednich warunkach. Przyjąłem do wiadomości. Słyszałeś? Gdzieś tutaj jest dokumentacja dotycząca reliku. Rozejrzyj się. Jak widzieliście przez moment, jak oddaliłem się od Eweliny, był komunikat, że tracę zasięg. Niestety to jest ograniczenie breakdance'ów. Jest ograniczony, właśnie wspomniany zasięg, od źródła, czyli w tym wypadku od naszej pięknej pani. Jeśli się oddalę za daleko, to zobaczycie, co się stanie. Wychodzi z zasięgu percepcyjnego, czyli będę po prostu... Nic się nie będzie działo. Muszę być w zasięgu tego, co widzi Ewelinka. Dobra. Skanujemy dalej, moi drodzy. Tym razem ostatni skan, jeśli chodzi o system bezpieczeństwa. A jest to, moi drodzy, wieżyczka, która znajduje się w tym oto miejscu. Na mnie. Zostały nam... Wieżyczki automatyczne. Najnowszy model skanerów. Jednostka centralna podłączona do ich systemu. Możesz je wyłączyć? Z zewnątrz nie będę miała szans. Muszę najpierw sprawdzić, w jaki sposób są podłączone do systemu. Wszystkie ich systemy bezpieczeństwa podłączone są do wewnętrznej sieci hotelu. Musimy zdobyć Flatheada, inaczej nie wyłączymy tych systemów. Bez niego się nie obejdzie. Nie ma szans. A przynajmniej ja nie mam lepszego pomysłu. Jakieś dropsy? Ostatnio było po nich fajnie. Dobra, zostały nam jeszcze dwie rzeczy do skanowania. Pierwszą jest oczywiście tablet, który nam pokaże, gdzie jest relikt. A drugą, opcjonalną, fajna givera. Giwerka, która leży na stole. Naładowany, zabezpieczony. Dobrze wiedzieć, nie zapomnijcie o tej spluwie w trakcie skoku. A przyda się, spoiler. I na koniec oczywiście tableci, który używa Yorinobu. Na którym wszystko widać nawet bez skanowania, zobaczcie. Według tych instrukcji relik musi być przechowywany w specjalnym kontenerze termicznym. Chodzi o utrzymanie stałej niskiej temperatury. Czyli co? Nie wyciągać go z lodówki? Lepiej nie, moglibyście go uszkodzić. Włącz w edytorze wykrywanie warstw termalnych. To powinno ułatwić znalezienie miejsca, gdzie Yorinobu trzyma relik. To jest trzecia warstwa, którą jeszcze nie używaliśmy, moi drodzy. Warstwa termalna pokazuje ciepłe i zimne miejsca. No i musimy znaleźć miejsce, gdzie jest ten relikt. Oczywiście zapewne wiecie, że będzie na samym początku całego breakdance'u, ale przejdźmy sobie wszystkie możliwe ewentualne opcje, którą nam tutaj gra pokaże. Aklimatyzacja. Standardowy model na wyposażeniu hoteli tej klasy. Temperatura zgadza się z wytycznymi dokumentacji, ale ukrycie biochipu w takim miejscu nie wchodzi w grę. Za duże ryzyko uszkodzenia i wahań temperatury. No, no. Donagis. Być może pan Arasaka ma powód do świętowania. Naprawdę myślisz, że relik mógłby być tutaj przechowywany? Za niska temperatura, za duże ryzyko wahań. Taka ciekawostka, którą wam pokażę na sam koniec. Coś tutaj wisi na tej gałęzi, prawda? Zaraz się przekonacie. No i na i przestrzeń. Czyli teraz cofam całe nagranie, żeby nie było. To zwykła kuchenna chłodziarka w zabudowie. Poziom temperatury nie zgadza się z wytycznymi. Tu nic nie znajdziesz. Okej, okay, i teraz... Samo położenie relika jest dosyć ciężko do znalezienia. Najlepiej to zrobić w sposób taki, że cofacie obraz, patrzycie, kiedy wam wyskoczy sygnaturka, że coś jest na ekranie. Czyli taki grubszy pasek. W tym momencie widzicie? Oj, mówią tak po Simsy.
I teraz trzeba znaleźć miejsce, gdzie coś się może dziać, a widzimy, dzieje się tutaj. Mamy sygnaturę termalną, która pasuje do specyfikacji z dokumentów. Czyli tutaj Yorinobu musi trzymać kontener. Mhm. Mamy to. Dobra robota. Chyba mamy już wszystko. Wychodź z edytora. Mamy, ale zanim to, muszę zobaczyć jedną rzecz. Cofnijmy się kawałeczek. O, właśnie. Nawet kawałek do przodu. Co my tu mamy? Cóż to jest, moi drodzy? To jest, moi drodzy, iguana. Iguana, którą będziecie mogli też potem hodować. Jak? Przekonacie się, jak będzie wszystko, jak będzie ten moment, powiedzmy, gry. A na razie wychodzimy z breakdance'u. Masz wszystko, co trzeba? Tak. Tyle wystarczy. Dzięki. T-Bug, mamy to. Rozłączam się. Dobra robota. Widzimy się wkrótce. Kasuję wasze dane z serwera i pamięci podręcznej. Jakby co, nie było was tutaj. Zostaw go sobie. Dopiszę do rachunku Evelyn. To przenośny edytor. Obsłuży też inne brain dance'y. Ma twoje pliki kalibracyjne. Nie jest tak dobry jak mój, ale jakoś sobie poradzisz. W dodatku bez narażania cię na ryzyko. Sprytnie. A propos ryzyka, tak sobie patrzę na was i wiecie co widzę? Żywe, gadające trupy. Potrzebowaliśmy tego nagrania, Judy. Znacznie ułatwi nam robotę. Serio? To nagranie zaprowadzi nas do grobu. Jeśli Arasaka dowie się, że to macie, jesteście martwi. Ja jestem martwa. Judy, odpuść. Nikt się o niczym nie dowie. Evelyn, nie wybieraj drogi na skróty. W ten sposób nie wygrasz z tym miastem. Bądź ostrożna. No jasne, że będę. Zresztą pogadamy za chwilę. Pozwól jeszcze na chwilę. Dzięki, Judy. Naprawdę. I nie martw się. Wiem, co robię. Przejdźmy się. No, co myślisz? Okej. Co teraz? Vi. Zrób to zlecenie tylko dla mnie. Bez dzielenia się zyskiem z nikim więcej. Bez żadnych pośredników. Bez Dexa. Czyli chcesz wychujać naszego fiksera? Wiedziałem, że coś tu jest nie tak. Dex jest tylko pośrednikiem. Całkowicie zbędnym. Evelyn, nigdy nie pogrywasz z fikserami. To jedyna reguła Night City, której każdy najemnik zawsze się trzyma. Ale jeśli będziemy sprytni... W ten sposób zrujnujesz reputację, a bez reputacji jesteś w tym mieście nikim. Jesteś pewna, że chcesz to zrobić? Zadaj to pytanie sobie. Chcesz do końca życia użerać się z kosiarzami? Czy w ciągu jednej nocy stać się legendą? Twój wybór. Jeśli się zgodzę, to będzie mieć poważne konsekwencje. Wiem. Dlatego niezależnie od twojej decyzji, to musi zostać między nami. Proponuję 50%. Z taką kasą zrobisz, co będziesz chciał. I będę spalony. Dex nie wybaczy takiego przekrętu. Dex nie jest jedynym fikserem w Night City. Za to moja propozycja jest jednorazowa. Przemyślę to. Mhm. W razie czego dzwoń. Prześlę ci swój numer. Okej. Powodzenia. Zmykaj. Muszę jeszcze pogadać z Judy. Pan V. Masz dla mnie wieści. Warto było przejrzeć to nagranie z kompeki. T-Bug już do mnie dzwoniła. Analizuje materiał. Wszystko już załatwione. Jesteśmy gotowi. Co teraz?
Teraz pora zabrać się za to, do czego was wynająłem. Zgarnięcie biurchipu. Szczegóły omówimy w Afterlife. Czekam. Dobra, niedługo tam będę. Do zobaczenia, panie V. I tak, moi drodzy, kończymy kolejną misję. Prosta, szybka, przyjemna. Głównie to był samouczek uczący was, jak działają braindensy w tej grze. A tych trochę będzie. Często ono się powtarzać, więc spoko. Hola! Jak tam wszystko gra? No, spotkałem się z klientką, pokazała im braindance. Braindance. No dobra, dobra, to dawaj znać to dalej. Dam ci później znać, kolego. Dobra, moi drodzy. Czas na finałową misję prologu, czyli napad na Arasakę, ale to oczywiście w kolejnym odcinku. Wchodzisz, nie wchodzisz? Wychodzę, koleżanko. To w kolejnym odcinku, przepraszam, rozproszyłaś mój monolog. To w kolejnym odcinku, moi drodzy, a na razie was żegnam serdecznie. Kto tu pisze do mnie? Kolektyw Bartmos. Później do ciebie wiadomość czytam, mój drogi. Okej, w kolejnym odcinku bierzemy się za napad. Będzie długo, będzie głośno. No i się rozwiąże pierwsza kwestia, czyli wasze pytanie, gdzie jest Silverhand? To na pewno już w kolejnym odcinku poznacie. A na razie życzę wam miłego dnia albo wieczoru, w zależności kiedy mnie oglądacie. Tutaj wam jeszcze Lizzie spotańczy. O, proszę bardzo. I cóż, do przyszłego. Do zobaczenia, do miłego. Bye. Cześć.